Dzień dobry. Witam Cię serdecznie na moim szkoleniu poświęconym podstawowym zasadom budowania paznokci salonowych, czyli przedłużania paznokci. Mam nadzieję, że spodoba Ci się to szkolenie. Jest to szkolenie czysto teoretyczne, więc będzie dużo rzeczy omawianych w teorii. Ja będę wyrysowywała na tablicy wszelkie schematy i szkice, które są potrzebne do tego, żeby zrozumieć dokładnie te podstawowe zasady. Jest to szkolenie bardzo potrzebne. Jest to jedno z najważniejszych szkoleń, jakie można przejść, zanim zaczniemy przygody z przedłużaniem paznokci. Mam nadzieję, że to będzie szkolenie, które wzmocni Twoją świadomość na temat stylizowania paznokci, które umożliwi Ci być świadomym stylistą, ponieważ paznokcie, które noszą nasze klientki naturalne, które same urosły, zapuszczone paznokcie, to są paznokcie, które nie do końca możemy kształtować tak, jakbyśmy chcieli. Wszystko będzie zależne zawsze od tego, jaka jest budowa anatomiczna naturalnej płytki, w jaki sposób ukształtowany jest jej wolny brzeg, więc bardzo dużo, jeśli chodzi o naturalne paznokcie, znaczenia w kształtowaniu ich, we wzmacnianiu ma sama anatomia płytki. O tym oczywiście możesz dowiedzieć się na innych podstawowych szkoleniach, które są dostępne na mojej platformie, czyli na przykład Manicure Professional bądź Cover Natural Look. Natomiast dziś skupiamy się na przedłużaniu paznokci. I co to znaczy? To znaczy, że do krótkich, naturalnych paznokci dobudowujemy sztuczne przedłużenie. Może to być przedłużenie wykonane techniką żelową, akrylową bądź akrygelową. I takie mamy materiały, którymi możemy przedłużać paznokcie, ale to, w jaki sposób je przedłużymy, jak to wykonamy, będzie zależało od nas. I tu, jeśli chodzi o przedłużenia paznokci, to tak naprawdę stylista paznokci jest, można by tak powiedzieć, trochę bogiem paznokcia. My mamy wpływ na to, jaki kształt ostatecznie będą miały paznokcie, jaką długość, prawda? Do tego musimy dostosować odpowiednie zasady. Jak zbudujemy paznokcia, żeby paznokieć wyglądał jak naturalny, bo na tym nam najbardziej zależy. Czyli my, styliści paznokci, chcemy budować takie paznokcie przedłużone, które będą imitowały naturalną płytkę, które będą wyglądały jak najbardziej naturalnie dla naszego klienta, tak żeby on czuł się w nich bardzo dobrze, żeby czuł się tak, jakby nie miał sztucznych paznokci, a jakby te paznokcie były jego naturalne. Oczywiście możemy w różny sposób kształtować końcówkę, tak? Począwszy od paznokcia w kształcie kwadrat, skończywszy nawet na jakichś kształtach typu migdał gotycki, migdał rosyjski. Jest ich naprawdę mnóstwo. Natomiast to, co dzisiaj omówię na szkoleniu, to jest taka podstawa, która wprowadza w budowanie paznokci i niezależnie od tego, jaki kształt paznokcia ostatecznie chcemy uzyskać, musisz znać te zasady, żeby zrobić piękne paznokcie. Nieważne, w jakim kształcie te paznokcie wykonasz. Ja chcę nauczyć stylistów paznokci i zarówno Ciebie tego, jak zrobić paznokcie, żeby one były piękne, pomimo różnych niedoskonałości płytki naszych klientów, bo my musimy to dostosować oczywiście do klienta, który do nas przychodzi, tak? Czy do modela. Musimy pracować w taki sposób, żeby dostosować czy podłożenie formy, tak? Czy strukturę budowania paznokcia, żeby odpowiednio wystylizować te paznokcie, żeby one pasowały odpowiednio do tej płytki. Ja nie mówię o kształcie końcówki, ja mówię o zasadach podłożenia szablonu, mówię o zasadach wybudowania szkieletu, takich, które
dadzą nam efekt jak najbardziej smukłej, delikatnej, subtelnej stylizacji. I tutaj nie skupiam się całkowicie na danym kształcie paznokcia, ponieważ na konkretnych kształtach, ich zasadach będę starała się wyjaśnić zasady pojedyncze na oddzielnych szkoleniach z danego kształtu. Natomiast te zasady, które dzisiaj omówię, to są zasady ogólne dla wszystkich paznokci. Ale jeśli poznasz te zasady, jeśli dowiesz się, jak prawidłowo zbudować piękny paznokieć, to Ty, patrząc na stylizacje, które mogą pojawić się na zdjęciach w internecie, możesz od razu wiedzieć, jakie zostały zastosowane zasady, żeby taki paznokieć zbudować. Nie musisz chodzić na oddzielne szkolenia z każdego kształtu, dlatego że Ty się nauczysz budować paznokcie, które są super naturalne, wyglądają pięknie, mają spełnione wszystkie kryteria budowania paznokci wyglądających naturalnie i w ten sposób będziesz potrafił zastosować te zasady do każdego kształtu, jaki zobaczysz. Będziesz wiedział, jak podłożyć formę, jak wybudować boczną, dolną krawędź, aby uzyskać dokładnie taki efekt, który zobaczyłeś na przykład na zdjęciu. Więc zaczynamy. Skup się uważnie na tym, co dzisiaj będę konkretnie mówiła i zapamiętaj wszystkie zasady, które królują w stylizacji paznokci. Zasadę, którą chciałabym przedstawić, jest tak zwana, ja mówię to w cudzysłowie, zasada numer 0. Dlaczego to jest zasada 0? Dlaczego nie możemy zacząć od jedynki? Dlatego, że ta zasada jest bardzo mądrą zasadą, która dotyczy naprawdę wielu stylizacji salonowych, ale nie musi być stosowana. Natomiast stosując ją, zawsze masz pewność, że będzie to stylizacja bezpieczna, wyglądająca w pełni naturalnie dla Twojego klienta. Więc zapisuję na tablicy. Zasada numer 0. Jest to zasada, która mówi nam o tym, że narysuję teraz naturalny paznokieć, żeby dokończyć moje zdanie. Zobacz, to jest naturalny paznokieć, który jest króciutki. Ja do niego chcę dobudować przedłużenie. Więc naturalny paznokieć ma swoją konkretną długość. I żeby zrobić paznokcie, które będą w pełni wygodne i w pełni wyglądały, będą naturalnie, praktycznie będą imitacją naturalnej płytki, musimy zastosować taką zasadę, że to, co dorobimy, czyli przedłużenie, które pojawi się od wolnego brzegu naturalnej płytki, nie może przekraczać 50% naturalnego łożyska, czyli tej długości naturalnego paznokcia. 50%, czyli połowa, więc zaznaczę tutaj połowę paznokcia. W takim układzie to przedłużenie, które pojawi się dokładnie od wolnego brzegu, nie może mieć więcej jak połowa naturalnej płytki. Czyli nie może mieć więcej jak dokładnie ta długość, tak? 50% łożyska naturalnego. Czyli tak na dobrą sprawę mogę maksymalnie zrobić przedłużenie paznokcia dokładnie do tej długości. Jeżeli chcę zrobić krótsze paznokcie, to oczywiście jak najbardziej tak.
ale jeśli chcę zrobić dłuższe paznokcie, to możesz to wykonać, ale musisz zastosować się do całej reszty wszystkich zasad, które za chwileczkę zastosujemy, odpowiednio do długości danego paznokcia. Dlaczego ja zawsze mówię o tej zasadzie, skoro tak naprawdę ona nie musi być przestrzegana? Są przypadki, w których jest to bardzo istotna i bardzo ważna zasada. Pierwszą sprawą jest to, że przy takich długościach nie musimy nadbudowywać architektury aż tak wysokiej, żeby zabezpieczać stabilność stylizacji, czyli sama grubość paznokcia w takich długościach praktycznie jest w ogóle niewidoczna, jeśli chodzi o to nałożenie, na aplikowanie produktu. Natomiast są sytuacje, kiedy na przykład przychodzi do Ciebie klientka i ona mówi, że nigdy w życiu nie miała wykonanej stylizacji paznokci, nigdy nie przedłużała swoich paznokci, zawsze te paznokcie miała w miarę krótkie i naturalne, nigdy nic nie nakładała na paznokcie. I teraz prosi nas o wykonanie przedłużenia paznokci. Na przykład, wie Pani, ja wybieram się na imprezę, chciałabym chociaż raz zrobić sobie takie piękne paznokcie. Być może będę to kontynuowała, ale zależy mi na tym, żeby pierwszy raz mieć przedłużone paznokcie. I tutaj już dla nas, stylistów paznokci, to jest bardzo ważna informacja. Uczymy się czytać pomiędzy wierszami. Czyli pani nigdy nie zakładała sobie paznokci, nigdy nie przedłużała swojej płytki. W takim układzie my nie możemy na dzień dobry wykonać jej bardzo długich paznokci, ponieważ to będzie dla niej dyskomfort. Ona nie będzie się czuła dobrze. Dlaczego? Bardzo długie paznokcie są przede wszystkim niewygodne, nie są funkcjonalne dla osób, które nie są przyzwyczajone takie stylizacje nosić. Będą miały problem z wieloma czynnościami codziennymi, więc na początek dla takiej osoby powinniśmy wykonać stylizację, która właśnie wedle tej zasady nie będzie przekraczała 50% naturalnego łożyska i to będzie taka długość, przedłużenie paznokcia, która umożliwi bezpieczne i wygodne funkcjonowanie na co dzień. Czyli takie paznokcie to są naprawdę w 100% paznokcie użytkowe. Kiedy zrobimy taką stylizację osobie, która nigdy nie nosiła przedłużonych paznokci, to będzie dla niej bardzo wygodne. Ona nie będzie czuła tej stylizacji. Zaraz po wyjściu z salonu nie będzie odczuwała, że ma coś sztucznego na dłoniach, na swoich paznokciach. Jeżeli byśmy zrobili o wiele dłuższe paznokcie, wtedy w dłuższych paznokciach i boczna krawędź jest niżej, delikatnie. My musimy lekko zacisnąć tunel i on nawet czasami jest odczuwalny na opuszku, tak, że jest mocniej troszeczkę zaciśnięty ten opuszek. Przy takich stylizacjach do takiej długości przedłużenia nigdy nie będzie ten paznokieć odczuwalny. Sam tunel, o którym za chwilkę oczywiście będę mówiła, co to jest tunel, zaraz wszystko wyjaśnię, jeśli jeszcze tego nie rozumiesz, nie martw się, za moment wszystko Ci się objaśni w główce. Jeżeli zrobimy taką stylizację, to ta osoba będzie się naprawdę wygodnie czuła i będzie naprawdę zadowolona, ponieważ ta stylizacja będzie wyglądała praktycznie jak jej naturalna płytka. Dlaczego ta zasada jest również bardzo istotna w przypadkach salonowych? Salonowych, czyli takich paznokci użytkowych, ponieważ zwróć uwagę, ja tu wyrysowałam paznokcie, które naprawdę mają taką, powiem w cudzysłowie, zdrową długość. Jest to taki paznokieć, który nie jest problematyczny. Możemy się spotkać z takimi przypadkami, gdzie łożysko, czyli ta naturalna część paznokcia, jest o wiele krótsza albo nawet problematyczna, czyli na przykład obgryziona, tak? Zdarzają się takie przypadki w salonowych stylizacjach, kiedy paznokcie kobiety obgryzają. Jest to takie dosyć,
dosyć często spotykane zjawisko. Oczywiście jest to na tle nerwowym związane z po prostu takim pewnego rodzaju uspokojeniem dla osób, które borykają się z jakimiś takimi na tle nerwowym tikami. Natomiast ten temat jest bardzo obszerny, ja nie chciałabym go tak dogłębnie tutaj opisywać, ale jeśli mamy w salonie taką osobę, która naprawdę ma obgryzione paznokcie, to jej płytka będzie o wiele krótsza niż standardowa naturalna długość płytki. I zobaczcie, i na przykład jeżeli mamy paznokcie, które mają krótsze łożysko, tak, albo naprawdę ekstremalnie krótkie łożysko, kiedy naprawdę zdarzają się takie przypadki w salonach, kiedy wieloletni czas wygryzania paznokci, czyli tak naprawdę uszkadzania cały czas naturalnej płytki, a co za tym idzie również zatracania łożyska naturalnego, doprowadza do tego, że po prostu ten paznokieć zanika, a odkrywa nam się opuszek, który tak naprawdę bardzo często nawet unosi się ponad płytkę paznokcia. W takiej sytuacji, zobaczcie, połowa paznokcia naturalnego w tym drugim naszym przypadku będzie naprawdę o wiele mniejsza niż w przypadku takiej zdrowej płytki naturalnej. Więc tu 50% łożyska to jest taka długość i tę część, prawda, tą długość paznokcia możemy pozwolić sobie, jeśli chodzi o długość tej 50% części, możemy sobie pozwolić na przedłużenie tylko do tej długości, czyli w tym przypadku 50% łożyska naturalnego to jest tylko taka część. W takim przypadku nasze przedłużenie będzie lekko, maksymalne przedłużenie będzie lekko zakrywało opuszek, prawda? Czyli ten paznokieć w maksymalnym przedłużeniu będzie tylko dotąd. A co było w przypadku numer 1? Mogliśmy je naprawdę sporo przedłużyć. Więc w przypadku, kiedy mamy naprawdę trudny przypadek paznokci, gdzie łożysko praktycznie zaniknęło, mamy tutaj tylko kawałeczek, to już nie będzie standardowe przedłużenie paznokci. W tym przypadku to już będzie tak zwana rekonstrukcja paznokci. O rekonstrukcji paznokci oczywiście możecie w innym szkoleniu się pouczyć, natomiast dziś nie będziemy się skupiać na rekonstrukcjach. Chcę tylko, żebyście wiedzieli, żebyś wiedział, że 50% dla takiego paznokcia to jest naprawdę niewiele. Więc jeśli chciałabym przedłużyć tego paznokcia i wykonać taką rekonstrukcję, to na dzień dobry, na początek, na start terapii, która będzie wyprowadzała te paznokcie z tego stanu do stanu o wiele dłuższego łożyska, o tym będziecie się uczyć na pewno w kolejnych jakichś szkoleniach czy doszkoleniach, to będzie maksymalnie taka długość, czyli ja w rekonstrukcji mogę pozwolić sobie tak naprawdę na wydłużenie, nawet nie zakrywając opuszka. W taki sposób wystylizuję te paznokcie, żeby one były bezpieczne. I to jest bardzo ważny punkt, jeśli chodzi o stylizację właśnie trudnych salonowych przypadków, że nie zawsze my możemy naszej klientce zrobić to, czego ona chce. My możemy zrobić jej to, co będzie dla niej bezpieczne na dany moment, w danym etapie, w jakim stanie są jej paznokcie, bądź jakie ona ma paznokcie naturalne. W przypadku zdrowych paznokci oczywiście możemy pozwolić sobie na wydłużenie o wiele dłuższych paznokci, jeżeli mamy taką sytuację, że nasza klientka nosi długie paznokcie już, powiedzmy, nie wiem, od 10 lat. Prawda? To jest bardzo długi okres
i ona przychodzi do nas i mówi: dzień dobry pani, ja chciałabym przedłużyć sobie paznokcie. Teraz akurat nie mam, ale noszę paznokcie już ho, 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 kopę lat. Jestem przyzwyczajona do noszenia długich paznokci. Niech mi pani przedłuży tutaj bardzo długie paznokcie i ja sobie takie życzę. Jeśli dostajemy od niej sygnały, że ona potrafi funkcjonować z paznokciami, że ona nosi długie paznokcie na co dzień, że przyzwyczajona jest do takich stylizacji, że już zdążyła się nauczyć funkcjonować w długich paznokciach, to oczywiście my możemy taką stylizację jej wykonać. Nie ma w tym problemu. Ale wtedy zastosujemy odpowiednie zasady, kolejne, które będziemy sobie omawiać, po to, żeby taką stylizację zrobić bezpieczną również, tak? Ale długich paznokci nie zrobimy na płytkach, które są naprawdę bardzo krótkie. Czyli w przypadku obgryzionych paznokci, paznokci chorobowo zmienionych, które naprawdę czasami nie mają łożyska, musimy wykonać jedynie rekonstrukcję. Rekonstrukcja pozwala nam tylko i wyłącznie na wydłużenie w zerowej zasadzie przedłużania paznokci. Czyli nie możemy sobie przedłużyć ich, bo tak chce klientka, na przykład długie, bo idzie na wesele, ponieważ to byłoby niebezpieczne dla jej zdrowia. Tu powierzchnia przyczepności jest bardzo mała, dlatego my moglibyśmy zrobić krzywdę takiej osobie, jeśli my byśmy przedłużali paznokcie o wiele dłuższe. I dlatego z takimi osobami musimy spotykać się na konsultacjach, musimy z takimi osobami rozmawiać o tym, dlaczego my możemy im przedłużyć tylko do takiej, a nie innej długości te paznokcie, że to będzie dla nich bezpieczniejsze, że proces powracania do łożyska sprzed iluś lat, tak, czyli do zapuszczenia łożyska, zapuszczenia tego paznokcia do normalnych długości będzie trwał trochę dłużej i ona musi najpierw po prostu doprowadzić swój naturalny paznokieć do tego, żeby powierzchnia, która jest złączona z opuszkiem, która jest zrośnięta z opuszkiem, była o wiele dłuższa, czyli czekamy. To jest długi proces, to są procesy biologiczne w naszym ciele, tak? Fizjologiczno-biologiczne, które będą wpływały na to, że to łożysko rzeczywiście będzie się wydłużać, ale na to potrzeba czasu i potrzeba oczywiście determinacji ze strony tej osoby i współpracy z nami. Regularność to podstawa.